Zaczynamy nasze kolejne spotkanie w programie Studio w Szczecinie.pl. Michał Kaczmarek, dobry wieczór. Spotykamy się, żeby rozmawiać o najważniejszych sprawach dla naszego miasta i dzisiaj bierzemy na tapet taki temat, jak właśnie kwestie nieruchomościowe. A to dość istotne w kontekście tego, że właśnie się zaczął rok akademicki, a jak się zaczyna rok akademicki, to studenci szturmują mieszkania na wynajem. Pytanie, czy dzisiaj mają jeszcze czego szukać na rynku, czy nie bardzo? To pytanie zadam naszym ekspertom. Z nami dzisiaj pani Katarzyna Kacprzyk, doradca do spraw nieruchomości, Świat Nieruchomości. Witam. Katarzyna Zawirzeniec, Stowarzyszenie Migracja. Dobry wieczór. Marcin Witkowski, przewodniczący Parlamentu Studenckiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dobry wieczór. Oraz Mirosław Król, ekspert do spraw nieruchomości, Kancelaria Król i Partnerzy. Dobry wieczór państwu. A więc tak, szanowni państwo, to kawa na ławę. Mam 3000 zł, chcę wynająć mieszkanie w Szczecinie. Uda mi się, czy będę mieć z tym problemy? Można zaczynać? Proszę bardzo. No to zaczynamy. Jeżeli 3000 jest na stole, to tak, uda się wynająć mieszkanie dwupokojowe, to na pewno. W tej kwocie, na tą chwilę, w dniu dzisiejszym sprawdzałam, jest około 116 ofert, które są aktualne na dzień dzisiejszy, czyli jutro jak najbardziej zapraszamy, można dzwonić. Są to mieszkania dwupokojowe, są to kawalerki, rzadko trzypokojowe, natomiast rzeczywiście kwoty, rozliczając na te, może zajmę się 100 mieszkaniami, 100 mieszkań to prawie 70, zmieścimy się między 1800 a 3000 zł plus koszty. Te koszty to jest w tym momencie minimum 500 zł, tak? Czyli 1800 plus 500 to już jest 2300. Ale 3000 zł, to ja powiedziałem z taką już delikatną górką, bo to już jest konkretna kwota, ale wyobrażam sobie, że ludzie, którzy nas teraz oglądają, myślą sobie, jak to 3000 zł za wynajem mieszkania, albo nawet 2500 za wynajem mieszkania, przecież kiedyś to jeszcze by starczyło na opłaty, pół kaucji i pewnie na coś jeszcze. Skąd się wzięła ta galopada cenowa, bo ona chyba jest faktem, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości? Jak najbardziej. Skąd się wzięła? Wszystko to, co w sumie kiedyś byliśmy na spotkaniu i to rzeczywiście poszło i idzie cały czas do góry. To znaczy, mamy elementy tego typu. Po pierwsze jest klient wymagający, po drugie kredyty. Kredyty, które niestety, ale właściciele, żeby utrzymać mieszkanie, no musieli podnieść czynsze najmu, ponieważ kredyty wzrosły im do góry. Nie są w stanie spłacać kredytów. Tak? Bardzo często mieszkania na wynajem są to mieszkania drugie, trzecie danej osoby. Są to mieszkania typowo kupione pod inwestycje, więc żaden z wynajmujących, żaden inwestor nie chce po prostu dokładać do interesu. Stąd te dopłaty doszły. Tutaj niestety uderzyło jeszcze dodatkowo wzrost czynszy, wzrost opłat i to tak naprawdę jest teraz dużym minusem, ponieważ w umowach najmu mamy czynsz najmu, czyli ten konkretny, czy to będzie 1800, czy to będzie 2500, ale jeżeli chodzi o ten czynsz do spółdzielni i opłaty, pamiętajmy, że to są niestety kwoty ruchome. W tym momencie, wynajmując mieszkanie, tutaj jesteśmy dzisiaj w takim towarzystwie, rozumiem, że bardzo mamy patrzeć, jeżeli chodzi pod kątem studentów. Do nas dzwonią rodzice tak naprawdę studentów, tak? To oni szukają mieszkania. Łapią się za głowę? Oni się łapią za głowę. Zauważyłam jeden taki mankament, jeżeli chodzi o te nowoczesne mieszkania. Studenci są troszkę bardziej wymagający, nawet bym powiedziała dużo bardziej niż gdzieś tam 15 czy 20 lat temu. Sytuacja jest taka, że oni nie chcą już mieszkać w mieszkaniach w stylu tak zwanym babcinem. Chcą, żeby to miało ręce, nogi. To nawet ma być więcej już niż IKEA. To już niestety idzie w tym, niestety albo stety, ale idzie w tym kierunku. Rodzice, którzy do nas dzwonią, mówią, tylko wie pani, to ma być takie mieszkanie, żeby dziecko się nie wstydziło, żeby mieszkało w godnych warunkach. Nie ma problemu, tylko tak, mieszkanie w godnych warunkach w nowoczesnym budownictwie to jest te 2,5 tysiąca w górę. Co jeszcze jest, co zauważamy? Studenci łączą się w pary, w trójki, w czwórki, chcą wynająć mieszkanie razem. Co jest minusem? W nowoczesnym budownictwie mamy otwarte salony z kuchnią. Mamy przeważnie sypialnię plus otwarty pokój z kuchnią. No i teraz jest, no albo losujemy zapałkę, kto nie ma, że tak powiem, przestrzeni swojej. I tutaj też widzimy, że nawet przy mieszkaniach, gdzie mamy w ofercie, że to jest mieszkanie trzypokojowe, niestety ono tak naprawdę jest dwupokojowe, tak? Plus ten salon z aneksem kuchennym. To za moment do tego wątku wrócimy. Oczywiście ja będę zachęcać naszych internautów do bieżącego zadawania pytań naszym ekspertom. Kogo dzisiaj stać na wynajmowanie mieszkania w Szczecinie i czy wynajem w Szczecinie jest łatwy, trudny? Jakie macie doświadczenia w tym temacie? O to będę was pytać. Pani Marcinie, pan musi chyba trochę bronić studentów teraz po tym, co pani Katarzyna powiedziała. Czy rzeczywiście macie takie wyśrubowane wymagania, jeżeli chodzi o miejsce, w którym mieszkacie w czasie studiów?
Ja myślę, że studenci pierwszych lat studiów to przychodzą na te studia też, żeby trochę się zintegrować i poznać to życie studenckie, więc oni zdecydowanie wybierają te akademiki albo mieszkania, gdzie mogą nawet dwójka lub trójka mieszkać w tym jednym pokoju. Natomiast już studenci większych lat, którzy już kończą studia, na przykład inżynierskie, magisterskie, już bardziej dbają o tą prywatność, o której pani tutaj wspomina. Bardziej chcą już mieć pokoje zamknięte, gdzie mają możliwość utrzymania właśnie intymności. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, czy biorąc pod uwagę obecną sytuację finansową i te wzrosty cen, studenci zgłaszają na przykład parlamentowi studenckiemu, że no jest problem, że chcielibyśmy, ale no te 2700 czy te 2600 nawet na pół to jest kwota, która gdzieś tam te domowe budżety studenckie przewyższa. Tak, oczywiście musimy pamiętać o tym, że studenci to już dorośli ludzie, którzy też starają się odciążyć swoich rodziców i często zarabiać też na swoje potrzeby, w tym na zamieszkanie. Więc tutaj te kwoty, które pojawiają się aktualnie na rynku, są bardzo duże i po prostu studentów na to nie stać, ponieważ też mają gdzieś tam z tyłu głowy to, że nieraz albo w większych przypadkach rodzice też pozwalają na to albo też finansują te miejsce zamieszkania. I co robi student, który widzi ten swój skromny rachunek ekonomiczny? No i dochodzi do wniosku, że no ten rynek nieruchomości nie jest mu zbyt przyjazny. No ja myślę, że to co najlepsze, to wybiera po prostu osiedle akademickie i domy studenckie. No bo tutaj teraz oferta na rynku szczecińskim jest dość bardzo dobra. Domy studenckie na moim na przykład przykładzie mojej uczelni ZUT-u są bardzo dobrze w stylu hotelowym już robione i nie są to takie duże ceny, które mocno by obciążyły to życie typowo nasze studenckie, no i też naszych rodziców. Dla wszystkich starczy miejsca w akademikach? Jakie są informacje, które pan posiada? Oczywiście dla tych studentów, którzy wystartowali w akcji akademik tak zwanej, kiedy mogli składać swoje zapotrzebowanie, wszyscy studenci otrzymali takie pokoje w domach studenckich. Natomiast osoby, które zgłaszają się już po czasie do naszych domów studenckich w uczelniach w Szczecinie, no już może być w tym problem, ponieważ te pokoje zostały już zarezerwowane i przekazane, a rok akademicki już trwa. Zanim zapytam panią Katarzynę o sytuację osób z Ukrainy, którzy też wynajmują mieszkanie, jeszcze pytanie do pana Mirosława, bo my też mieliśmy okazję rozmawiać w ubiegłym tygodniu na temat sytuacji studentów w mieście. No wtedy z tej rozmowy no, była wyciągnięta taka teza, że nie dla wszystkich mieszkań w Szczecinie chętnych może wystarczyć. Mowa oczywiście o mieszkaniach na wynajem. Tak, jeżeli chodzi o mieszkania na wynajem, to tutaj już pytanie o to, co każdy inwestor, w jakiego klienta celuje. Powiedzmy, ten rynek studentów i tak naprawdę generowany jest przez cenę takiego mieszkania, które jest wynajmowane. Wydaje mi się, że te mieszkania, które teraz zostały, to są bardziej, powiedzmy, takie premium, czyli dla bardziej zamożnych rodzin czy zamożnych studentów. I tutaj, jeżeli pewnie ktoś by chciał z czegoś takiego korzystać, to niestety troszeczkę stoi przed wyborem, czy studia dzienne, czy może studia zaoczne i wtedy praca w większym wymiarze i wtedy mieszkać w takich warunkach, które są o wyższym standardzie. Ja myślę, że te mieszkania, które teraz pozostały, to są już mieszkania raczej z tej górnej półki, bo też jeżeli chodzi o studentów, to raczej takie standardy wysokie trochę zweryfikował rynek i w tej chwili raczej będzie się wracało do pytania gdzie, a nie jak. Czyli po prostu chodzi o to, żeby jakiekolwiek mieszkanie było. No i oczywiście dostępność będzie, natomiast raczej to będą teraz mieszkania droższe. Lekcja jakby dla studentów pewnie jest taka, żeby się wcześniej organizować, czyli wcześniej już o tym myśleć, a teraz tak naprawdę jest czas dużych wyzwań dla wszystkich. Jak wygląda to kształtowanie się cen, panie Mirosławie? Bo jeżeli rozmawiamy oczywiście o mieszkaniach dwupokojowych czy o kawalerkach, to te kwoty mniej więcej tutaj już padły. Ale co jeżeli na przykład chodzi o wynajęcie pokoju? Bo to kiedyś była zawsze taka opcja najbardziej ekonomiczna. Czyli okej, nie wynajmuję kawalerki, tylko wynajmuję pokój. I tutaj powiedzmy kilka stówek powinno wystarczyć, żeby spokojnie ten czas studencki przeżyć. Jeżeli w Warszawie pokój może kosztować nawet 1400 zł, no to już są takie kwoty, gdzie nie mówimy o wersji ekonomicznej. Tak, w tej chwili to już takie pokoje w lepszym stylu w centrum miasta mniej więcej kosztują około 1000 zł. Jeszcze do niedawna były około 700, natomiast to też, co pani wspomniała, że ci inwestorzy mają oparte jakby te inwestycje często kredyty hipoteczne i też inflacja i wszystkie czynniki zewnętrzne. No niestety jesteśmy wśród wielu czynników zewnętrznych. Myślę, że aż tylu nie było w jednym momencie,
powoduje, że nawet taki pokój kosztuje około 1000 zł. I też z tego co wiem, to niektóre firmy mają komplet, w sensie, że ciężko tak naprawdę znaleźć. I dużą rolę teraz mogą ewentualnie odgrywać miasta satelity troszeczkę od dużych ośrodków, co się wiąże z dłuższym dojazdem i trochę zmianą stylu życia, czyli dłuższe dojeżdżanie do ośrodków akademickich. Miasta satelity, do tego wątku zaraz powrócimy, bo też jestem rzeczywiście ciekawy, czy student na przykład, nie wiem, Politechniki Morskiej czy ZUT-u wyobraża sobie mieszkanie w wynajętym mieszkaniu w Stargardzie czy w Policach i dojeżdżanie do Szczecina na studia. A to za moment. Pani Katarzyno, teraz może troszkę odejdźmy od wątków studenckich, ale też bardzo istotnych w kontekście rynku wynajmu, a o tym dzisiaj rozmawiamy i zachęcamy internautów do udziału w naszej dyskusji. Jak uchodźcy wojenni z Ukrainy radzą sobie obecnie na rynku mieszkaniowym? No bo minął już ten pierwszy moment, kiedy mieszkało się, gdzie się dało mieszkać. Teraz pewnie osoby z Ukrainy chcą już prowadzić możliwie normalne życie. Pytanie brzmi, czy słysząc to, co mówi zarówno pani Katarzyna, jak i pan Mirosław, no, można być osobą z Ukrainy, wynajmować mieszkanie, pracować i to wszystko jakoś ekonomicznie ze sobą godzić? Myślę, że to jest trudne dla uchodźców wojennych, zwłaszcza kiedy to tylko matka z dzieckiem, ale też widzimy, że ci, którzy sobie radzą, to sobie poradzili i tutaj zostali. Ci, którzy sobie nie radzili albo było trudno, to po prostu wrócili do Ukrainy albo pojechali gdzieś dalej na zachód. Również też widzimy to, że sporo osób mieszka w akademikach również. Matki z dziećmi latem dostali albo wiosną dostali tam pokoje i dalej tam mieszkają, dalej tam pozostali i są zadowoleni. Niektórzy to też mieszkają w hostelach, bo jest to dla nich ekonomicznie dozwolone. Są też niektórzy, którzy przyjechali i od razu wynajęli coś. Znam kobiety, które same zawalczyli, same nie znając języka, przeszukiwali wszystko i wynajmowali, i wynajęli. Wojenni uchodźcy też są różni. Poniekąd mamy wizję, że to są biedni ludzie, którzy nie mogą mieć jakiegoś Jeepa albo iPhone'a, ale często to są ludzie, którzy też opuścili swoje biznesy, opuścili swoje domy, ale mają jakiś kapitał, żeby zainwestować też zarówno w kredyt na mieszkanie, albo nawet kupić. I takie pytania też padały od wojennych uchodźców również. I ja widzę, że naprawdę sobie ludzie radzą, starają się ze wszelkich sił, wspieramy się też nawzajem i szczerze powiem, niektóre sytuacje też mnie zaskoczyły na tyle, ludzie są zaradni i na tyle są szczęśliwi z tego, że chociażby są w kraju, gdzie jest spokój i czują się tutaj bezpiecznie i to już im daje. Czy większym problemem jest dostępność mieszkań, czy większym problemem jest cena tego mieszkania, którą osoba z Ukrainy miałaby wynająć? Ceny są wysokie, ale na przykład biorąc pod uwagę Kijów czy Odessę, no to w Szczecinie są mniej więcej teraz takie same ceny. Jak w Kijowie czy w Odessie byłyby pod wynajem te same mieszkania, te same ceny, bo pochodzę z Odessy i teraz też moja rodzina tutaj przyjechała do mnie do Szczecina, porównują ceny, nawet pytają ile kosztuje i że na przykład 100 tysięcy dolarów kupić mieszkanie, się zastanawiają, jakby, że w Ukrainie też są mniej więcej takie ceny w Odessie, chociaż teraz jest wojna. I przymierzają się, niektórzy już biorą kredyty na mieszkanie. Oczywiście to, że te kredyty rosną, to trochę może niektórych zaskoczyło, ponieważ Polska jest w Unii i to i mi się wydaje, że nie wszyscy widzieli, że tutaj kredyty jednak nie są stałe, a tylko rosnące. Tutaj bardziej może pani Katarzyna coś powie na ten temat. Są pewnie takie zdarzenia, ale przyznam szczerze, że jestem trochę zaskoczony, bo wydawałoby się właśnie, że osoby z Ukrainy, tutaj pewnie nasi eksperci też się zgodzą, no, w jakiś sposób w tym pierwszym etapie wojny sprawili, że to zamieszanie na rynku nieruchomości było dość intensywne, bo te mieszkania rozeszły się jeszcze szybciej, więc cena wówczas też pewnie była trochę wywindowana. Czy dzisiaj państwo zauważacie, że to jest tak, że odbiorcy nieruchomości są podzieleni na studentów, uchodźców wojennych i w małej cząstce na tych pozostałych konsumentów? Znaczy, mi się wydaje, że od dawna już, jeżeli chodzi o właścicieli nieruchomości, oni tak naprawdę dając nieruchomość do biura określają, dla kogo ta nieruchomość jest przygotowana. Oni dokładnie wiedzą, to jest to, co rozmawiałyśmy, czy to będzie rodzina z kotem, z dzieckiem, czy to będą studenci. Niektórzy mają określone i tutaj nie jesteśmy w stanie też wszystkich nakłonić do tego, że ta rodzina jest w porządku, bo dużo osób jednak mówi, że może dać rekomendacje.
jakby to ich nie interesuje. Mieszkania są skierowane do konkretnej grupy osób i te, co są dla studentów, są skierowane pod studentów, są to też konkretne lokalizacje tak naprawdę, tak? Bo jeżeli inwestor kupuje mieszkanie w lokalizacji przy uniwersytetach, przy politechnice, to jest konkretyzowany. Wie, że tam będą mieszkali młodzi ludzie, wie, że będzie ich miał przez cały rok, że to będzie gdzieś tam się pewnie zmieniało, ale na ten tutaj i budżetowo też jest nastawiony i też myślę, że w tych remontach, w tych nakładach finansowych też troszkę tutaj bastuje, tak, jeżeli chodzi o przygotowanie inwestycji. Jeżeli chodzi o osoby tutaj pochodzenia ukraińskiego, nie ukrywam, że dużo, dużo mniej mamy zapytań, czyli nie widać już tego takiego boomu. Ja pamiętam czas, jak wtedy spotkaliśmy się, my potrafiliśmy odbierać po 40 telefonów dziennie. W tym momencie, jeżeli chodzi o osoby z Ukrainy, to naprawdę to są już pojedyncze telefony. Oni już się tutaj gdzieś zagospodarowali. Fakt, osoby z Ukrainy miały ten taki, przy tym rzucie, bardzo często były to rzeczywiście kobiety, które były na przykład 3 kobiety i do tego dochodziły dzieci i one brały te duże mieszkania. Tu rozmawialiśmy o pokojach. Ja dzisiaj spojrzałam, z dnia dzisiejszego, słuchajcie, z pokojami. Jest 7 ofert pokoi. Na cały aktualnych, Szczecin. Tak. 7 pokoi na cały Szczecin. Godzinę temu sprawdzałam. 7 pokoi, 7 ofert. Tutaj jeszcze chciałem dodać jedną rzecz, że oczywiście można wyróżnić te grupy, o których Państwo wspomnieli, natomiast też coraz częściej osoby, które po prostu nie mają zdolności kredytowej, pojawiają się, pukają jak gdyby do drzwi takich nieruchomości na wynajem, gdzie jest duża konkurencja, ponieważ to też nie jest dobry moment na branie kredytu teoretycznie. Natomiast mieszkanie na wynajem może przetrwać, pomóc przetrwać ten okres. I tutaj tych osób tak naprawdę robi się już dużo potencjalnych. I myślę, że takiego ruchu to jeszcze nie było. To też jest ciekawa sugestia. To jeszcze tylko zanim znowu przejdziemy do wątków studenckich, pani Katarzyno, dopytam. 7 pokoi na wynajem na cały Szczecin i jesteśmy w systemie wymiany ofert, więc tutaj jestem tutaj, że tak powiem, zobligowana. Sprawdzałam to w systemie wymiany ofert, czyli ponad 100 biur tutaj ze Szczecina należących. Dosłownie godzinę temu to sprawdziłam. Mamy 7 dokładnie ofert. To są oferty do 1000 zł, z czego uwaga. 5 ofert są to pokoje niejednoosobowe. To znaczy, że są 2 łóżka lub łóżka piętrowe. Natomiast tylko 2 pokoje są rzeczywiście pokojami jednoosobowymi. I to jest, pamiętajmy, to jest 1000 zł lub 700 lub 800. Najniższa kwota to była 650 zł, ale były 3 materace rozłożone na ofercie, czyli 3 materace w danym pokoju. Było to 650 zł. Do tego musimy doliczyć materace, koszty. Przepraszam, 650 zł? Za materac 650 zł. Kolega pokazał moją dziwną minę teraz. Okej. To jest sprzed godzinki. Specjalium jest sprawdzę. No dziko się na tym rynku robi. Powiem szczerze, mieszkanie od 1000 do 1500 zł jest cała jedna oferta. I potem jest ten cały bagaż od 1800. W ogóle nie ma przedziału, słuchajcie, między 1500 a 1800. To jest ta podwyżka, to jeszcze 300 zł. Które w zeszłym roku i 2 lata temu można było wynająć te kawerki dwupokojowe za 1500 plus opłaty, to te 300 zł praktycznie doszło nam. I ten tutaj budżetowo 1500-1800 jest jedna oferta. No to tutaj wszystko jest 1800 do 3000. Nadal jestem, mam w myślach te 3 materace, no ale to no, nie oszukujmy się, takie sytuacje też mogą mieć miejsce. Pytanie, panie Marcinie, co robią studenci, których nie stać na wynajem na tym rynku komercyjnym, a jednocześnie nie mają miejsca w akademikach? Bo czytałem ostatnio, że rzeczywiście powroty do rodziców spektakularnie zdarzają się częściej niż zwykle. Podobnie jak właśnie wspomniane przez pana Mirosława wyjazdy do miast satelickich, gdzie na przykład wynajem mieszkania w Policach domyślam się, że jest na pewno tańszy niż wynajem mieszkania w Szczecinie. Pytanie, czy komuś się chce tą 107 codziennie te 45 minut jechać i no, żyć w tej ruletce, czy ona akurat przyjedzie, czy nie przyjedzie. Znaczy, ja myślę, że doszliśmy do takiej sytuacji, kiedy no, studenci
już muszą sobie pozwolić na to, albo są zmuszeni do tego, żeby zostać w domach rodzinnych. I tak jak pan zaproponował, ale też przekazał informację, studenci coraz częściej deklarują udział i kontynuację nauki w formie niestacjonarnej, żeby w czasie normalnych dziennego pobytu móc zarabiać, a zaocznie po prostu sobie studiować. Więc to są też gdzieś te takie sytuacje. Natomiast też często się zdarza, że faktycznie wynajmują codziennie mieszkania w pobliżu Szczecina i na co dzień dojeżdżają po prostu na uczelnię. Da się tak funkcjonować na dłuższą metę? Pytam pana jako studenta, bowiem wyobrażam sobie, że no, mieszkanie w Stargardzie, a przyjeżdżanie na zajęcia do Szczecina, biorąc pod uwagę, że ja pamiętam jako student, że ta siatka zawsze była poharatana i to nie było tak, że się ma lekcje czy wykłady od 8 do 14 i potem ma się wolne, no to wyobrażam sobie, że to nie jest łatwa sprawa. Tak, dokładnie nie jest to proste i musimy też pamiętać, że życie studenckie to nie życie typowo, to nie przede wszystkim życie naukowe, ale też rozwijanie własnych kompetencji i pasji. I jeśli mamy tu dorzucić na przykład zajęcia sportowe albo artystyczne, no to tutaj już pojawia się problem, ponieważ gdzieś tam ten ostatni pociąg dojeżdża do tego Stargardu, czy ostatni autobus komunikacją miejską do Polic. Więc no tutaj powoli już to życie studenckie powoli tak zamiera w takiej sytuacji. Czy według pana jest tak, że obecna sytuacja na rynku nieruchomości, nie mówię, że to będzie oczywiście sytuacja stuprocentowa, ale stanowi pewne zagrożenie dla tego rozwoju akademickiego Szczecina, na czym miastu bardzo zależy? Po części mogę powiedzieć, że tak i nie, ponieważ z jednej strony tak, ponieważ te ceny faktycznie są bardzo wysokie i po prostu studentów przyjeżdżających też z mniejszych miejscowości po prostu nie stać na to, żeby sobie pozwolić na taki wynajem, ale z drugiej strony patrząc na ofertę domów studenckich wszystkich uczelni w Szczecinie, których jest coraz więcej i faktycznie standardy są coraz lepsze i naprawdę pozwalają na komfortowe życie już też w pokojach jednoosobowych, co trzeba podkreślić, z własnymi łazienkami i tego standardy uczelnie coraz mocniej się utrzymają, jesteśmy uczelnie, akademicki Szczecin jest w stanie sobie z tym poradzić, natomiast to też kwestia już do studentów, którzy budzą się za przeproszeniem w ostatnim momencie, przy ostatnim gwizdku. No pan mówił, że nawet dzisiaj odbierał telefon. Tak, tak dokładnie, co chwilę też dostajemy. Dodam. Tak, dostajemy wiadomości i pytania dalej, czy mamy pokoje, czy jesteśmy w stanie coś załatwić, no ale no niestety już ten czas minął. Zachęcamy naszych internautów do udziału w dyskusji, stąd też będę przytaczać komentarze, które się pojawiają na bieżąco. Pan Grzegorz napisał: pani wcześniej wspomniała cenę za mieszkanie w nowym budownictwie na poziomie 2500 zł, tylko nie wspomniała, a może ja nie usłyszałem, że w większości to są kawalerki. Mieszkania dwupokojowe w nowym budownictwie to około 3000 zł, a różnica 300-500 zł to przecież dużo. Sytuacja jest nieciekawa i tyle. Jeżeli nie mieszka się przynajmniej w parze, to studencki budżet ciężko spiąć. Zgadza się. Te mieszkania, które wymieniałam między 1800 a 3000 zł, to w większości to są kawalerki i dwupokojowe mieszkania. Mieszkania trzypokojowe, w tym pamiętajmy o tym standardzie salonu, czyli tak naprawdę dwa pokoje plus salon z aneksem kuchennym, no one przewyższają często kwotę 3,5 tysiąca zł. Pani Katarzyno, jeżeli osoby z Ukrainy zgłaszały się do państwa stowarzyszenia mówiąc o mieszkaniach na wynajem, to jakie problemy albo jakie nieproblemy zgłaszali najczęściej? Często zgłaszali problem z tym, że ciężko w ogóle znaleźć mieszkanie, mając dzieci. Również niestety było słyszane, że spotykali informacje w ogłoszeniach z, nie wiem, czy poprawnie powiem, dyskryminacją wiekową, czyli osoby do 26 roku życia albo osoby niepolskojęzyczne nie zapraszamy. I, no, i było przykro to przyjąć, ale jest taka prawda, że są ludzie, którzy się obawiają przyjąć uchodźcy, wynając mieszkania uchodźcom, obawiają się wynająć mieszkania kobietom z dziećmi, chociaż umowa okazjonalna pozwala na to, że ryzyku prawie nie ma, że wynajęcie osobie obcokrajowcowi, obcokrajowczyni nie stanowi żadnego problemu, podpisując umowę okazjonalną. Również finansowo też nie wiedzieli, jak sobie poradzić, jak też przestrzeniowo, jeszcze nie mając pracy, nie wiedzieli, gdzie lepiej zamieszkać, czy w Policach, czy w Stargardzie, czy w Gryfinie. W Gryficach, a jak później z dojazdem do szkoły, a jak z uczelnią dla dzieci. Dużo wątków takich niewiadomych było, ale
jakoś sobie radzili też, tak jak pani Katarzyna wspominała, że też tworzyli takie mini komuny, że trójka kobiet razem wynajmowali mieszkanie, po kolei opiekowali się dzieckiem, po kolei chodzili do pracy i tak to wygląda w rozwój latem. Teraz już przed 1 września większość osób się zadeklarowało, że albo zostają, albo niestety wrócili, albo stety. A obecnie bardziej wynajem, czy jednak bardziej pójście na swoje? Jak pani rozmawia z osobami, które no, stwierdziły już, że to nie jest kwestia szybkiego powrotu do swoich miast? Są osoby, które kupują mieszkanie, się odważają, kupują, inwestują. Też są osoby, którzy się cieszą, że nie zdążyli kupić mieszkanie w Ukrainie, a uzbierali kwotę, która im pozwoliła kupić tutaj coś mniejszego pod miastem albo gdzieś tam w Policach. Są osoby też, którzy rozważają kredyty albo coś swojego, a są osoby, którzy chcą tutaj być chwilowo, jednak chcą wynająć, czekając na przykład na wizę do Kanady czy do Anglii. I takich osób, którzy traktują Szczecin jako taki przystanek przejściowy, też jest dużo. Panie Mirosławie, trochę zawsze traktowałem ten wątek jako taki wymysł medialny. Mowa o tych castingach na lokatora. Bowiem o tym już się też wcześniej kilka lat temu mówiło, ale to raczej była taka, no, taka lifestyle'owa ciekawostka. Okazuje się, że w tym sezonie to nie do końca jest już ciekawostka. Czy rzeczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy inwestor wprost organizuje casting na to, kto mu zamieszka w mieszkaniu? No. Tak, pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy duży wybór osób, które mogą zamieszkać u nas w mieszkaniu, to możemy robić różne zasady, no bo oczywiście gdy brakowało, to do takiego czegoś by nie dochodziło, natomiast w tej chwili odbywają się castingi, ponieważ jakby inwestorzy poczuli, że mogą sobie wybrać najbardziej docelowego klienta, który im odpowiada, czyli tak jak pani powiedziała, że żeby to było na przykład bezdzietne małżeństwo, albo żeby to było do pewnego wieku, albo bez pieska, bez kotka i tak naprawdę też po tym, jak się z kimś rozmawia, to przy takim jednej wizycie, jeżeli z 10 osobami sobie porozmawiają, to tak naprawdę wybiorą jedną, której przekażą klucze. No i w tej chwili to się odbywa. Pytanie do kiedy. Natomiast w tej chwili jest taka możliwość i z tego ci inwestorzy korzystają. To jeszcze zapytam, zanim przejdziemy do podsumowań, pani Katarzyno, pani Mirosławie, mieszkań na wynajem będzie coraz więcej? Czy to jest tak, że to jest rynek, który w tym momencie się mniej więcej gdzieś nasycił, jeżeli chodzi o tę kwestię inwestycyjną? I tak naprawdę, jak się spotkamy w tym studiu za rok, to tych przestrzeni do wynajmowania wcale tak dużo nie będzie, bo inwestorów na przykład też nie ma coraz więcej. To znaczy tak, jeżeli chodzi o to, co zostało zahamowane, to na pewno ta sprzedaż deweloperów, czyli nowych mieszkań, bo to powoduje, że te młodzi ludzie najczęściej kupują kolejne mieszkania, napędzają deweloperów do kolejnych inwestycji i tak zaczynają nam się powiększać pula mieszkań. W tej chwili przy tak wysokich stopach procentowych to jest zaburzone. Też te pensje nie nadążają za cenami tych mieszkań i tak naprawdę może być sytuacja, a też zapotrzebowanie jest ekstremalnie wysokie z każdej ze stron na mieszkanie, ponieważ do Polski napływa i coraz więcej pracowników już nie tylko z Ukrainy, tylko tak naprawdę już z różnych stron, ponieważ no Polska dość mocno się rozwija. No i tutaj musimy zadbać o to, żeby te mieszkania, no jednak współczynnik według danych europejskich mamy stosunkowo niski ilość dostępnych mieszkań i nowo budowanych. Więc pytanie, jeżeli będzie takie tempo jak teraz, to raczej będzie tych mieszkań, jakby ten rynek najmu nie widzę, żeby się jakoś ustabilizuje się, tylko żeby te ceny były niższe, ponieważ tych osób będzie jednak dużo, a mieszkań nie będzie tak przybywać w takim tempie jak do tej pory. Co chwilę będziemy notowali rekordy. Powiem tak, na co dzień pracuję z sporą rzeszą tego inwestorów. Inwestorzy mając w tym momencie na szali, tak, wysoką inflację, gotówkę na koncie, nie wiedzą co z tym zrobić,
mają różne wybory. I teraz, tak jak do tej pory to było, że rzeczywiście ta inwestycja w nieruchomość, no to po prostu szło. Tutaj nie trzeba było łopaty, za przeproszeniem, tak jak wbić w ziemię i wszystko już było sprzedane, więc biliśmy się wręcz o to, żeby jakiekolwiek mieszkania dla danego inwestora zatrzymać. To w tym momencie inwestorzy również zwolnili, bo proszę też, nie chcę tutaj nikogo bronić, ani stawać po żadnej ze stron, natomiast proszę spojrzeć też z tej strony inwestorskiej. Pomimo tego, że te ceny najmu wzrosły, to zarobkowo oraz zwrot tej inwestycji on wcale nie wzrósł. Koszty spowodowały i zakupu, ponieważ ceny nieruchomości przez ostatnie półtora roku, sami widzieliśmy, jak przy metrze kwadratowym, to jest po 2,5 tysiąca złotych w Szczecinie urastało. Więc inwestycyjnie zainwestowali w nieruchomość i ona im się spłaca i pracuje. Natomiast czy te inwestycje, które kiedyś spłacały się pięknie w 7, w 8 lat, teraz spłacają się w 14, pomimo że płaczą najemcy, ale inwestorzy też płaczą, bo oni tego nie mają więcej. Oni tak naprawdę mają tyle samo albo mniej. Pamiętajmy o inflacji, więc jakby tutaj trzeba też... To, co pani powiedziała przed momentem, czyli że swojego czasu jeszcze łopata nie była wbita, mieszkania były sprzedane. Biorąc pod uwagę, że rzeczywiście mówimy o czymś w rodzaju kryzysu deweloperskiego teraz, to też jest ciekawa tendencja gospodarcza. Myślę, że kiedyś się w tym studiu spotkamy, żeby o tym porozmawiać, bowiem no, rok temu byśmy nie mogli o tym dyskutować, bo to był rzeczywiście taki czas, kiedy... Inwestorzy wykładali kiedy pieniądze mieszkania na stół. Znikały. Tak jest. Teraz dochodzi też do takiej sytuacji, że nawet realizowane inwestycje i bardzo zaawansowane są przesuwane w czasie. Etapy są przesuwane gdzieś o pół roku. Pewnie z tego względu, żeby jakby ciężko teraz tak naprawdę wyliczyć koszt budowy. I też się mówi o tym, że w marcu ma być spadek cen materiałów, więc jakby każdy tutaj liczy, żeby ta inwestycja i deweloperom, i inwestorom się zamknęła, czyli żeby była na plusie. Ja naszym ekspertom odbieram teraz głos i pytanie do pana Marcina i do pani Kateriny już na koniec naszej rozmowy. Pani Marcin, co więc studenci według pana w perspektywie czasu tego roku akademickiego, który się właśnie zaczął, będą robić? I pytam tutaj o to, bo też się o tym mówi, że na przykład studenci będą więcej pracować niż pracowali dotychczas, żeby właśnie starczyło im finansowo na utrzymanie tego godnego studenckiego poziomu życia. Albo właśnie to są tendencje powracania do rodziców, a nie, że tak powiem, szybszego usamodzielniania się. Czy po tych pierwszych dniach października już można pozwolić sobie na jakieś pierwsze wnioski, jak ten nowy rok akademicki może wyglądać? Myślę, że studenci na pewno, niektórzy pozostaną faktycznie w domach rodzinnych i zdecydują się też na studia niestacjonarne w tym celu faktycznie, żeby pracować i móc na to zarobić. Natomiast też studenci, ci, którym się udało faktycznie otrzymać te domy studenckie i faktycznie wynająć te mieszkania, pozwolą sobie na to normalne studenckie życie, z tym, że też idą mocno na to i przykładają wagę do tej pracy i do czasu tych studiów, żeby faktycznie też móc pogodzić to studiowanie z życiem normalnym, z tym typowym. Ale to, co pan powiedział wcześniej, jest takim trochę znakiem czasu, czyli że studenci albo przechodzą na naukę zdalną, albo rezygnują ze studiów dziennych na rzecz studiów zaocznych, co też jest w jakiś sposób taką odwrotnością tego, co obserwowaliśmy jeszcze na przykład 2-3 lata temu. Tak, no to studiowanie, całe uroki studiowania polegają na tym właśnie studiowaniu typowo stacjonarnym. Przecież studia niestacjonarne były mocno i są, były do niedawna mocno popularne już na studiach wyższych, czyli bardziej w kierunkach magisterskich, studiach drugiego stopnia. Teraz to już powoli się odwraca i już studia niestacjonarne coraz bardziej są popularne już na studiach też pierwszego stopnia. Czyli rozumiem, że nowy rok akademicki studentom zaczął się inaczej niż poprzedni. Zaczął się może trochę inaczej, natomiast patrząc po ilości zamieszkałych studentów w domach studenckich i rekordów, które zostały pobite, liczby mieszkańców, uważam, że na pewno osoby, które zaczęły ten rok akademicki, na pewno w odpowiedni sposób i go zakończą i będą korzystać z tego życia studenckiego. Pani Czeterino, z punktu widzenia uchodźców wojennych i obywateli Ukrainy mieszkających w Szczecinie, jeżeli chodzi o rynek mieszkaniowy, czego się pani spodziewa po najbliższych miesiącach? Nieśmiało mogę sugerować, nie wiem czy będzie tak czy nie, ale mi się wydaje, że
obcokrajowcy, migranci, również uchodźcy wojenni czy politycznie z Białorusi mogą nieco uratować tą sytuację i inwestować w mieszkania, inwestować w kredyty, kupować od razu lub też sobie radzić z wynajmem, ponieważ sporo osób przyniosło swoje biznesy do Ukrainy. Sporo osób swój finansowy interes już sobie zadeklarowali, że chcą dalej prowadzić w Polsce. Z Ukrainy tutaj do na przykład marynarka, przeprowadzili się do Gdańska, do Szczecina, w inne takie miasta przy nadmorskie. Sporo osób, którzy mieli biznesy związane z sprzedawaniem po prostu w tej branży, no to się przeprowadzili tutaj i myślą o tym, jak prowadzić tutaj swój biznes, jak sobie tutaj radzić. Więc ja myślę, że ta otwartość na uchodźców i na imigrantów spowoduje to, że ekonomika Polski będzie wyglądać lepiej dzięki właśnie tutaj nowo przybyłym osobom. To głos optymistyczny prawie, że na koniec. Czy coś Państwo jeszcze chcecie dodać? Panie Katarzyno, Panie Mirosławie. Tak, ja bym tylko dodał, że tak, mam duże nadzieje na to, że osoby tak naprawdę z zagranicy tak naprawdę też uratowały w pewnym momencie ten rynek najmu. Niestety plusy tej sytuacji są takie, że pamiętajmy, że przed chwilą, jak była pandemia, to ten najem miał się średnio bardzo i nagle tak naprawdę ta sytuacja spowodowała za wschodnią granicą, że on się tak rozbujał w Polsce, że w tej chwili właśnie mamy taką sytuację jak teraz. Natomiast nic nie trwa wiecznie, wszystko się kiedyś kończy, normuje i myślę, że jest kwestią czasu i tutaj dużo cierpliwości. Ja na zakończenie powiem, zapraszam, szukajcie, dzwońcie, korzystajcie z specjalistów, pomożemy. Mamy kilka grup, więc tutaj mówię, zawsze można jakoś te siły połączyć. Tutaj studenci też mam nadzieję, są na tyle teraz pomysłowi, że damy radę, także spokojnie, do przodu. Nie straszmy tak tych młodych ludzi. Ja nie straszmy. Ja nadal mam to widmo tych 7 pokoi. Że to jest jeszcze... O mikrokawalerkach nie zdążyliśmy porozmawiać, a myślę, że ten temat mógłby zupełnie odwrócić tendencję najbardziej specyficznych tematów, które poruszyliśmy dzisiaj podczas programu, ale to pewnie jeszcze będzie nie jeden raz okazja. A naszymi gośćmi dzisiaj w programie Studio w Szczecinie.pl byli pani Katarzyna Kacprzyk, doradca do spraw nieruchomości, firma Świat Nieruchomości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Katarzyna Zawierzeniec, Stowarzyszenie Migracja. Dziękuję. Marcin Witkowski, przewodniczący Parlamentu Studenckiego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dziękuję bardzo. Oraz Mirosław Król, ekspert do spraw rynku nieruchomości, Król i Partnerzy. Dziękuję bardzo. I Michał Kaczmarek. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony wieczór. Śledźcie portal w szczecinie.pl na bieżąco.